Siemanko, emocje po wydaniu chaptera drugiego już trochę opadły, a nowy chapter to też nowe glitche i bugi, które właśnie wam w tym odcinku pokażę. Każdy z nich oczywiście osobno przetestujemy i sprawdzimy, czy nadal jest w grze. Niektóre są naprawdę bekowe, także zostańcie ze mną, weźcie sobie w prawą rękę swój ulubiony napój, no i lecimy. A w tym odcinku wracamy do starej, dobrej akcji, czyli 1000 słapek w górę w pierwsze 15 minut od publikacji tego filmu i robię fikołka na kolejnym filmie. Taki mały challenge na początek dla was. Dodatkowo, jeżeli chcecie zgarnąć chapter drugi totalnie za darmo, to napiszcie w komentarzu słowa mama długie nogi. I oczywiście zostawcie suba z dzwoneczkiem. Wyniki pojawią się na moim insta przemopbg, którego musicie zaobserwować. Link w opisie, jedziemy z tym śledziem. Pierwszym premierowym glitchem tego odcinka jest właśnie on. Czy wiedzieliście, że w Poppy Playtime nasza postać ma nadprzyrodzone moce? Ale spytacie się, Przemek, chwileczkę, jakie to te nadprzyrodzone moce? To już wam odpowiadam, że możemy, uwaga, przenikać przez ściany. Jak widzicie, nawet nasz grabpak przenika przez ścianę. No takich rzeczy to chyba nawet w chapterze pierwszym nie było. Zobaczcie, na luzaku wchodzimy sobie w ścianę i możemy podziwiać fabrykę Playtime z zewnątrz. Albo od wewnątrz, no. Jak zwał, tak zwał. Zależy jak na to spojrzeć. Możemy sobie chodzić i podziwiać na przykład Venta. A nawet zhakować system i ominąć część mapy. I w ten sposób ukończyć naszą misję. Bo jak widzicie, przez ścianę możemy złapać się tego trzymaka. I po prostu przeskoczyć nad przepaścią. Także jeżeli jesteś speedrunnerem i chcesz przejść chapter drugi jak najszybciej tylko można, to myślę, że te glitche ci się przydadzą. Bo na pewno tymi sposobami zaoszczędzimy trochę czasu. Sami jak widzicie, to sprawdziłem, no i działa. Jak wiecie, grunt to prunt i mówiłem to już wiele razy w swoich odcinkach. Dlatego tym razem glitch, który po prostu rozwalił mi banie. Bo okazuje się, że drugą prądową zagadkę możemy w bardzo łatwy sposób oszukać. I rozwiązać, korzystając z błędu gry, którego w ogóle chyba nie zauważyli twórcy. No i patrzcie, jakie czary, okazuje się, że grabpak jest w stanie przycisnąć się przez dziurkę od tej kraty. Nie wiem, jak to jest możliwe, no ale w Poppy Playtime no to nie takie rzeczy widzieliśmy. Wystarczy tylko dotknąć tego drugiego generatora, tak to się nazywa? Nie wiem, ale no wy wiecie, o co chodzi. Musimy dotknąć dwiema łapkami te urządzenie, które powinniśmy w ogóle dotknąć jako drugie. Czyli w odwrotnej kolejności po prostu, rozumiecie, nie? Na dodatek nasza łapa ląduje gdzieś w ścianie później, gdy załadujemy grę od nowa, także no, niezła jazda. Ale sprawdźmy to, czy to działa. Pobiegłem czym prędzej do elektryka, no i zobaczcie, nadal ten błąd działa. Trochę to nielogiczne, ale może w kolejnym patchu naprawią już tego glitcha, przynajmniej mam taką nadzieję. A na razie, no to powiem wam, żebyście korzystali po prostu z tego, bo naprawdę oszczędza to sporo czasu. Poppy Playtime potrafi zaskoczyć na każdym kroku. Jak wiecie, zieloną łapę grabpaka możemy otrzymać dopiero, gdy sami ją pomalujemy w jednej z misji. I trochę to trwa. Ale od czego macie mnie? Pokażę wam, jak mieć zieloną łapę grabpaka już na samym początku gry. Długie ma nogi, różowy pająk, ty się jej boisz, a niby jest mamą, cała różowa i chce cię capnąć, widzisz, że będziesz kolejną ofiarą. Długie ma nogi, różowy pająk, ty się jej boisz, a niby jest mamą, cała różowa i chce cię capnąć, widzisz, że będziesz kolejną ofiarą. Jak widzicie, wystarczy, że podczas nowej gry wejdziecie w menu, załadujecie grę od nowa i podczas ładowania będziecie cały czas naciskać prawy przycisk myszy, non-stop. I po prostu powinno wam się to udać. Mi udało się to po trzeciej próbie, ale no grunt, że działa i to jest najważniejsze. Nie wiem, dlaczego dopiero za trzecim razem mi się udało. Ciekawe, czy właśnie twórcy mają zamiar naprawić te błędy. Byłoby fajnie. A jeszcze fajniej zostawić suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod tym filmem. Wtedy dołączysz do grana sztos ludzi, a nie jakiś parów. Bo tylko parówa nie daje suba. Także no nie masz na co czekać.
co jak co, ale tutaj mamy już prawdziwego hita. Bo czy wiedzieliście, że możemy oszukać Mami Longlegs? Pamiętacie tę scenę, w której wyrywa nam ona jedną z łapek Grabpaka? Okazuje się, że możemy ją ocalić i nadal będziemy mieli dwie łapki. Łącząc poprzedni glitch, który pozwala nam na uzyskanie zielonej łapki już na początku gry, możemy przejść Poppy Playtime w Trymiga i od razu odjechać pociągiem. Gdy tylko to zobaczyłem, no to serio czym prędzej chciałem zobaczyć, czy to naprawdę działa. Bo ten błąd pozwala przecież ominąć 80% gry i wsiąść od razu do pociągu, jak widzicie. Tylko trzeba w odpowiednim miejscu pacnąć łapą. Spróbowałem i serio się udało. Nie wiem jak, ale działa. Normalnie na chillu wbijam sobie do fabryki z dwiema łapkami. No tylko, że przy teście zapomniałem sobie dodać zieloną łapkę na początku gry. Ale to nie zmienia faktu, że ten błąd rzeczywiście działa i sami możecie go przetestować. Zawsze zadaję sobie pytanie, jak gracze odnajdują w ogóle te błędy. Czy to zwyczajny przypadek, a może specjalnie non-stop klikają i szukają jakichś różnych ukrytych rzeczy, z nadzieją, że coś się wydarzy. Bo na przykład ten błąd w menu, no popatrzcie tylko na to. Z filmu wynika, że gdy wejdziemy w menu i naciśniemy przycisk Tab, to menu się zatnie i nie będziemy mogli go w ogóle wyłączyć. Mimo, że reszta gry, jak widzicie, działa normalnie. Akurat z tym nie miałem trudności, żeby to sprawdzić. Rzeczywiście działa. Możecie też zobaczyć, czy działa u was, bo szukanie takich błędów naprawdę daje wielką radochę. Możecie wysyłać mi błędy, które wy znaleźliście w prywatnej wiadomości na Insta. Ale czy was wszystkie te błędy zaskakują tak samo jak mnie? Napiszcie to w komentarzu tam na dole. Okazuje się, że nasza potężna moc przenikania przez ściany w fabryce Playtime działa nie tylko w jednym miejscu. Ten film jest doskonałym przykładem na to, że możemy swoje moce wykorzystać w różnych innych tajemniczych zakamarkach fabryki Playtime. Sam oczywiście wziąłem się od razu za testowanie. I skakałem, i wbiegałem pod różnymi kątami, no i nic, za każdym razem jakieś fiasko, no poległem. Nie mogłem za nic w świecie przeniknąć przez te ściany. Czyżby twórcy naprawili ten błąd? Moim zdaniem wątpię, po prostu ja miałem jakiegoś pecha. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, a sami możecie spróbować u siebie, czy u was działa. Sub dzwoneczkiem, łapka w górę, wpadaj na Insta, Discorda, linki w opisie. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara!